ja miałem powiedzieć? To, co widzieliście przed chwilą, to lustra akustyczne, takie duże betonowe konstrukcje pochodzące jeszcze sprzed II wojny światowej, które znajdują się na wyspie pośrodku rezerwatu przyrody na przylądku Dungeness. O przylądku Dungeness troszkę mówiłem w odcinku, kiedy byłem tutaj ze startem i filmem Zilberra Color 100. Na terenie właśnie tego przylądka znajduje się rezerwat przyrody, takie chaty, baraki, w sensie domy, które są bardzo charakterystyczne dla tego miejsca i w których zakochałem się od momentu, kiedy pierwszy raz tutaj przyjechałem. Jest latarnia morska, a nawet dwie, tam jest druga faktycznie działająca i elektrownia atomowa pośrodku tego wszystkiego. Dzisiaj wszystko będzie się działo dość powoli, bo mam ze sobą niskoczuły, czarno-biały film Lomografii Babylon 13 z serii Lomografii Kino. I podobnie jak pozostałe filmy z tej serii Kino, jest to przebrandowany przez Lomografii negatyw filmowy Orwo o czułości 13 ISO. Tutaj wychodzi pewien mój problem z liczbami i matematyką, bo z jakiegoś powodu wydawało mi się, że 13 ISO to będzie czułość wystarczająca, żeby robić naprawdę długie ekspozycje w ciągu dnia, ale okazuje się, że wcale tak nie jest. 13 ISO to jest wciąż całkiem dużo i bardziej jest to film, który pozwala na otwarcie przysłony w ciągu dnia, tak żeby utrzymać czas naświetlania filmowy, powiedzmy 1.50, 1.48 i jednocześnie można uzyskać przesłony typu 2.8 na przykład. Więc ewidentnie Lomografii Babylon 13 to jest negatyw do kręcenia filmów. Czy oprę się urokowi Babylonu, czy też może ulegnę mu i stanę się jego niewolnikiem? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć dzisiaj. Wspominałem już w odcinku o Lomografii Berlin 400, że większość czarno-białych filmów wygląda dla mnie bardzo podobnie. A różnice między nimi można bardzo łatwo skorygować podczas skanowania, czyli zwykle zwiększyć bądź zmniejszyć kontrast albo podkręcić cienie i światła. Podobnie jest z Lomografii Babylon 13. Wygląda dobrze, jest czarno-biały i zgodnie z przewidywaniami ma drobne ziarno. W moim subiektywnym odczuciu jest na tych zdjęciach coś przyjemnie miękkiego, ale pamiętajmy, że robiłem zdjęcia przy pełnym zachmurzeniu i mgle, więc ta miękkość może mieć inną przyczynę niż sam film. Babylon 13 ma jednak jedną niezaprzeczalnie unikalną cechę, czyli czułość 13 ISO. Doskonale sprawdzi się więc do dziennych zdjęć z płytką głębią ostrości, np. portretów.
ma tą przewagę nad używaniem bardziej czułego filmu z filtrem ND, że z Babilonem obraz w wizjerze będzie jasny i łatwiej będzie nam kadrować i ustawić ostrość.